Widzowie, nie wiem, co się totalnie przed chwilą odwaliło, ale postanowiłem szybko włączyć nagranie z tego powodu, że na Palionowie stały się jakieś dziwne totalnie akcje. Ledwo co wszedłem na serwer i usłyszałem tylko jeden wielki wybuch. To było takie, taka, wiecie, totalna cisza i w pewnym momencie BUM! I to był totalny dla mnie szok. Nie mam pojęcia, co tak wybuchło, ale muszę to koniecznie sprawdzić, więc szybko odpaliłem nagrywanie. Witam się z wami i zaraz będziemy szukać powodu tego wielkiego wybuchu. Coś dziwnego się stało na pewno, ponieważ takich wybuchów normalnie nie ma na Palionowie, a teraz nagle jest kolejny wybuch. Ja mam nadzieję, że to nie są jakieś resztki tej bomby, którą jakiś czas temu wysadziliśmy, bo jeżeli to będą resztki tej bomby, to mamy naprawdę przewalone. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o 19:19. To tyle z mojej strony, zapraszam was tylko jeszcze na Instagrama, ponieważ tam można zobaczyć, jak wrzucam jakieś story i tak dalej. Może postów nie ma, po prostu nie mam jak zrobić zdjęć, bo siedzę ciągle w domu. Ale przynajmniej są story jakieś, co jakiś czas coś tam wrzucę, więc jak chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje poza nagrywaniem filmów, no to koniecznie wbijcie na Instagrama. Ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam widzowie, już jestem oczywiście u siebie na chacie w moim domku, więc uwaga, wychodzimy, bo tak jak powiedziałem wam, był jakiś wybuch tutaj w okolicy. Nie wiem totalnie od czego on był uzależniony, ale musimy popatrzeć, czy tutaj wszystko jest w porządku, więc ja może się przejdę tutaj, zobaczę, czy to nie było przypadkiem u Dave'a na chacie. Nie no, Dave'a chata stoi jakby, więc tu chyba to nie był ten wybuch. Ja się boję, że to było tam właśnie z tą dziurą coś związanego, więc tutaj to tak obejdę, aż dojdę do tej dziury, ponieważ jeżeli tam coś wybuchło, to mamy naprawdę mocno przewalone, ponieważ to oznacza, że zostały jakieś resztki bomby, czy coś. I znowu będą zniszczenia na Palionowie, a tego bardzo, bardzo bym nie chciał, naprawdę, przysięgam, bo każde zniszczenie kolejne, to są kolejne prace, na które trzeba włożyć, żeby tu odbudować to wszystko, a to Palionowo już naprawdę zaczyna porządnie wyglądać, tam się trzeba zająć jeszcze kilkoma rzeczami, po prostu będzie mega dobrze, no ale trzeba to dopracować wszystko, więc o, czy tam jest coś, czekajcie, biegnę w stronę tej dziury, zobaczymy, czy to coś wybuchło. Chyba nie, ej, chyba tu wszystko stoi tak jak stało, tak mi się wydaje, czekajcie. No nie, no z dziurą jest wszystko okej. Z dziurą jest okej. Dom syna Paliona, znaczy syna, teraz już bzyka w ogóle. Tam trzeba ściągnąć już to coś, kurczę, bo Lucifer nastraszył tym, a to już jest tutaj nieważne, więc ja to tu rozwalam. Czy mogę to... Ej, co jest? To... Aha, bo tu jest, dobra, nieważne. To się to później rozwali. Tam jest bzyku. Ej, czekajcie, bo widzę bzyka. Co jest grane? Co on tam krąży? Czekajcie, bo... on był poszukiwany, ja chciałbym tylko tak powiedzieć, że poszukiwaliśmy syna Paliona, a teraz syn Paliona to przecież bzyku, więc tu trzeba to zlokalizować. Ej, gdzie jest domek Kloca? Teraz na to zwróciłem uwagę, ej, tu przecież tam stał dom Kloca. Czy on rozwalił dom Kloca w tym momencie, czy widzowie, czy on rozwalił dom Kloca? Kloc musiał wyjechać na jakiś czas i nie ma go na Palionowie, a tu są już takie zniszczenia. Co jest grane, przecież tu... O kurde, on tam jest, on to rozwala. On rozwala to wszystko. Ej, to on rozwalił domek Kloca na Palionowie, czyli... Co jest grane? Co jest... Dobra, czekajcie, ja to biegnę dookoła. Ja tam wyjdę na tą górę, na ten zamek, bo sam to będziemy to lepiej widzieć, myślę. A on nie może myśleć, że my tutaj to widzimy, więc ja po prostu sobie tutaj przejdę na spokojnie. Tylko, nie wiem, to mnie przerasta w tym momencie, widzowie. Dlaczego? Dlaczego on to rozwala? Dlaczego on totalnie to zeruje? Przecież to był dom Kloca. I do czego on wróci? Przecież Kloca nie ma. On wróci, to przecież będzie załamany, jak zobaczy, że jego domku nie ma. No nie, widzowie, to jest... To tak być nie może, nie... Ej, siłownia też jest zniszczona! Ej, co jest grane? Wszystko, co było Kloca, czyli siłownia i jego domek, zostało zniszczone. Tam cała font... Ej, on totalnie zniszczył pół Palionowa! Co jest grane? Dlaczego on takie rzeczy robi? Czekajcie, wyjdę... Tu też jest poniszczone! No nie, no co jest? Czy ten zamek on też został poniszczony? Chyba nie. Zamek nie, ale tu całe to wyjście jest zniszczone. Patrzcie to, została tylko stajnia. Wszystko zniszczył. Tu cały basen, ale to też było jego. On rozbiera pół Palionowa, widzowie, to jest... Tak być nie może, dlaczego on takie rzeczy robi? Przecież mieliśmy... Ja ledwo co powiedziałem, że to już zaczyna dobrze wyglądać, tylko trzeba to lekko dopracować i będzie wszystko okej, a on w tym momencie zniszczył cały domek Kloca, całą fontannę, zniszczył basen, zniszczył siłownię, cały ten teren tutaj jest totalnie do wywalenia, to trzeba znowu wyrównać, znowu tu pobudować inne rzeczy. Nie, no dlaczego? Tu się takie rzeczy dzieją, dlaczego on to rozwala? No przecież kto mu na to pozwolił? Kto? Ja pytam się, kto mu na to pozwolił? Ja nie wiem, widzowie, tu... A oczywiście posąg... Dobra, okej, posąg stoi. Zobaczymy, ja pójdę do Dave'a. Ja się mu naskarżę oczywiście na to, co tutaj się dzieje. Że zniszczył wszystko. Wszystko, co dotyczyło Kloca i między innymi tą fontannę i ten jego basen. Ale posąg oczywiście zostawił. No, to jest... Na to się mówi jakoś, to jest... ma to jakieś swoje... jakby to powiedzieć...
profesjonalne określenie, ale nie pamiętam, co to jest za określenie, więc wam aktualnie nie powiem. Ale nie wiem, zniszczył totalnie wszystko. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Ja tutaj tak chodzę sobie boczkiem. On tam coś kmi. Tu w ogóle ten enchant też dostał rękę. Tu jest w ogóle jaka dziura. No co to ma być? Dlaczego on takie rzeczy tutaj porobił? Ja nie mogę, to już tak pięknie tutaj to wyglądało już wszystko. Już to wszystko zaczęło trzymać się kupy i on w tym momencie rozwalił pół palionowa. Pół. Nie wiem, to mi się nie podoba, bo przede wszystkim ukrywał przed nami, że jest, że nie jest synem Paliona. Nakryliśmy go ostatnio, co widzieliście na kanale Dave'a. Dodatkowo jest poszukiwany na Palionowie. Ja muszę w ogóle zmienić te tabliczki, które ja rozstawiałem, bo ja tam pisałem, że jest poszukiwany syn Paliona, a jest poszukiwany teraz już Bzyku, więc trzeba to zmienić, żeby móc go złapać. No i doprowadzić go przed wysoki sąd, kurczę, i... Wiecie, wyciągnąć konsekwencje z tego, co on tutaj robi, no bo to mi się totalnie nie podoba. No to... Nie wiem, widzowie, jest mi smutno, naprawdę, bo ja chciałem widzieć, jak tutaj to się rozrasta. Przyszedłem tutaj z nadzieją, że wybuchło to coś w dziurze, bo dziura jest nową rzeczą, więc coś tam, a wybuchają rzeczy z kloca, którego nie ma w dodatku na serwerze. Nie wiem, to przerasta mnie totalnie. On tam stoi, coś robi tam dalej. Pytanie co? Czekajcie, ja wejdę sobie przez stajnię i zobaczę, co on tam kmini. Ale nie podoba mi się, nie podoba mi się to. Patrzcie, rozwala siłownię. Ja nie wiem, dlaczego on takie rzeczy robi. Dlaczego? Tu go będę obserwował stąd. Nie mogę tutaj, o tak. O, teraz go widzę w miarę. Ale no nie, no to tak być nie może. No dlaczego on rozwala tutaj znowu palionowo? I widzicie, widzowie, my nie możemy tutaj odetchnąć nawet na moment, bo jak nie Lucyfer nas męczy, to później się okazuje, że syn Paliona to nie syn Paliona, tylko jakiś Bzyku. I teraz ten Bzyku jeszcze nam torturuje tutaj wioskę i ją rozbiera na części pierwsze. Tak być nie powinno, widzowie. To jest tu w ogóle, tu była ścieżka, dlaczego to jest tak zrobione? Nie wiem, tu trzeba zaś wszystko równać. I ja już mam dość, widzowie, bo ja już liczyłem na święty spokój tutaj na tym Palionowie. A znowu mamy rzeczy do odbudowywania. Jeszcze ubrał zbroję, tak jakby się chciał z kimś bić. Nie wiem, nie podoba mi się to, totalnie mi się to nie podoba. I nie wiem, co mam o tym myśleć. Czekajcie, ja wiem, co zrobię. Ja chcę pójść, ja przeszukam jego dom. Czy on tam przypadkiem czegoś nie ukrywa przed nami? Bo to jest już podejrzane, co on tutaj robi. Tutaj coś musi być poukrywane, skoro on takie tutaj akcje odwala. I patrzcie, wymienił drzwi na żelazne. Aha, okej. Czyli się nie da dostać do niego do domku teraz, bo wymienił drzwi na żelazne. Ewidentnie coś ukrywa. Okej, dobra, wejdźmy górą, bo tu pewnie nie... Tu też wymienił! Dobra, ale on tutaj nie był niezbyt inteligentny, tu oczywiście nie wymienił, więc da się dojść wejść do domku. Dobra, jesteśmy w środku, tylko muszę pamiętać, że jest jedno jedyne wyjście. Tutaj też jest wyjście, nie ma tutaj półpłytki. Jak on wchodzi do tego domu w ogóle? Tu jest w ogóle ta tabliczka, którą ja znalazłem jakiś czas temu, ale... Czy on tu ma gdzieś jakieś ukryte przejście? On tu coś musi ukrywać. To, ja nie wierzę w to, że tu nic nie ma. Naprawdę, przysięgam, tu coś musi być. Coś, nie wiem, może w tych... Tu nic nie ma. Nie, no dobra, no nie wiem. On, nawet jeżeli tu coś jest, to on to tak ukrył pewnie, że ja nie mam szans tego znaleźć. Więc ja może tutaj przyjdę z Dave'em czy coś, bo nie widzę... Aha, tutaj było to wyjście. Już myślałem, że on podmienił drzwi w momencie, kiedy tutaj wlazłem i że już się stąd nie wydostanę, nie? Ale dobra, tutaj było jednak podmienione. Dobra, gdzie on jest? Tam, dalej rozwala to palionowo. Ja nie wiem, widzowie, to jest... Jak można rozwalać palionowo? Rozbiera to do ostatniego klocka. Dobra, no nie wiem, ja nie chcę na to dłużej patrzeć. Ja wracam z powrotem do siebie na moją wyspę, bo znaczy na moją zatokę, bo to jest jedyne miejsce, w którym się nic nie zmienia, w którym jest pięknie i jeżeli on tam zacznie cokolwiek rozwalać, to nie ręczę za siebie, przysięgam, nie ręczę za siebie. Bardzo mnie zdenerwował i jeżeli tutaj będzie cierpieć to miejsce, które jest pięknym miejscem na tym Palionowie, jeżeli to miejsce zacznie cierpieć przez to, że on tutaj coś rozwala, naprawdę mega się wkurzę. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Naskarżę Dave'owi, zobaczymy, co się z tym wydarzy, idziemy z tym do sądu i nie puszczę mu tego płazem. Dorwiemy go i wsadzimy za kraty. Pozdrawiam, widzowie, widzimy się jutro, pa pa.